Siemanko. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie taki objazd po polach, no bo no niestety deszczu nie ma. Nie ma wody, nie ma deszczu. I zrobimy sobie taki objazd po polach, zobaczymy jak te wszystkie uprawy wyglądają. Nie tak dawno byłem, to jeszcze to nie wyglądało źle. Więcej powiem jeszcze na polu, ale tutaj wyjeżdżając z gospodarstwa chcę wam pokazać poletko, które mamy farmsatu tutaj. No nie wiem, czy będzie dobrze widać, ale spójrzcie, taka szachownica, nie wiem, czy będzie widoczna. Po prostu nam się siewnik przestawił na isobasie i za wcześnie rozłączał, albo za wcześnie włączał, już nie pamiętam. I przez to taka szachownica powstała. No, wizualnie źle to wygląda, no ale później jak już trochę kukurydza podrośnie, to tego nawet nie będzie widać. A przy pomiarze jakby tych odmian, jak wydajności, no to i tak tego nie będziemy brać pod uwagę, bo to skosimy równiutko pod, tak żeby tych rąbków nie było, więc i tak będzie dobrze. No tak wygląda kukurydza tutaj przed naszym gospodarstwem. No, jeszcze jak na złość tutaj jeden rządek nie siał. No, tak to wygląda, ale słuchajcie, idziemy zobaczymy jak to wygląda. Mniej więcej bardziej chodzi o zboża, bo kukurydza, no różnie. Też będzie okazja spojrzeć na to, bo gdzieś tam po sąsiedzku będzie i zboże, kukurydza, także ruszamy. Jesteśmy na pierwszym polu po, czekajcie, mojej lewej, a waszej pewnie prawej. Widzicie nasz groch po mojej prawej, a prawie, pewnie waszej lewej. Widzicie nasz jęczmień o zimę. I tak to się mniej więcej prezentuje, jak można zauważyć, groch zaczyna kwitnienie. Więc no teraz przydałby się deszcz, przydałby się i to koniecznie. Natomiast jęczmień wiadomo, też nie odmówiłby tutaj wody, ale on aż tak tej wody wiele, mi się wydaje, że nie potrzebuje. I to jest, słuchajcie, jęczmień, który jest po gnojowicy, znaczy po gnojowicy, no tutaj była stosowana przedsiewnik gnojowica i to było całe nawożenie PK. Tutaj nic więcej z tego nie poszło. I tak jak już wspominałem, gnojowica to jest super sprawa, ale przy naszym aplikatorze w zbożach nie do końca aż tak bardzo dobrze się sprawdza. Ma po prostu ona dosyć szeroki rozstaw i co przez to idzie, gdy się za pcha na przykład jedna z rurek z gnojowicą, no to niestety tam jest rozstaw bodajże 37,5 cm, czyli co 75 cm wtedy dopiero jest dozowana gnojowica. Dla zboża jest to za szeroko i po prostu później widać to w polu. I tutaj te pole teraz wygląda lepiej. Nie ma tu rewelacji, ale wygląda lepiej. Wcześniej wyglądało no słabo. I ten nasz aplikator jest bardzo dobry od kukurydzy, która szerokość sobie czerpnie tego PK i azotu z gnojowicy i też głębiej przede wszystkim. A jęczmień, a zboża, no to tutaj bardziej by się sprawdziła talerzówka, która gdzieś tam jest w planach, tak? Czyli aplikator talerzowy. No ale do tego jeszcze wrócimy. No tutaj mamy, nie pamiętam dokładnie, ale chyba barakuda. Czyli to jest syngenta, barakuda. No i nie powiem, że nie wygląda to źle, ale nie wygląda też rewelacyjnie. No taki niestety też rok, gdzieś tam lekko ten jęczmień nie miał. Jęczmień to jeszcze niestety będzie musiał poczekać, ale też jęczmień wydaje mi się, że dopóki
Dotychczasowo najlepiej sobie radzi ze wszystkich zbóż i nawet jeżeli ten deszcz nam nie przyjdzie, no bo jest deszcz zapowiadany, słuchajcie, na kilka dni do przodu. Nawet wczoraj 2 litry spadły, ale to jest po prostu mała ilość tego deszczu, za mała, bo przez poprzednie 3 tygodnie, a może nawet dłużej, nic nie padało. Wiem dobrze, że chociaż trochę spadło, no ale niestety nie jest to wiele. Dlatego czekamy na większą ilość opadów, która pomoże zbożom po prostu w plonowaniu. No tutaj jęczmień myślę, że jeszcze by sobie poradził. Natomiast pszenica na przykład nasza, czy ten groch, no to niestety potrzebuje tej wody bardziej. No i co tu poradzisz? No my ruszamy w tym tygodniu też z azotem w kukurydzy, no bo w tym tygodniu, no jutro startujemy, żeby po prostu jak najszybciej ten azot przed deszczem podać, no bo po prostu nie było wcześniej jak tego zrobić. No w przyszłym roku chyba skupimy się na tym, żeby cały ten azot w moczniku, w postaci mocznika, a może RSM-u, podać przed siewnie. Kolejna, słuchajcie, jest pszenica. I spójrzcie tylko, jak pszenica wygląda na piachu. No bo tutaj mamy taką część, no nie wiem, może tutaj jest 30 arów piachu. No i tak to wygląda, tutaj nie będzie nic. Ale słuchajcie, mogę podjechać dalej, teraz będę musiał iść. No dobra. Ale słuchajcie, dalej mamy już ładnie wyglądającą pszenicę. Tylko tutaj jest pszenica. Są to dwie odmiany pszenicy. Jest odmiana Banatus, czyli no nie ukrywam, podpatrzyłem. Po tym jak u kuli tak super sypała, to postanowiłem na nią postawić. Oraz KWS Emil. Emil tutaj akurat jest na poprzeczniaku i na tamtym klinie takim. Bo po prostu zabrakło tego Banatusa. No i ja wam powiem tak, że Banatus wygląda naprawdę bardzo ładnie. Czy jakiś jęczmień nawet się znalazł. Banatus wygląda naprawdę bardzo fajnie, cieszy oko. Jak na pszenicę sianą po kukurydzy. Podoba mi się to. No ale tak jak mówiłem, woda i jeszcze raz woda. Jeżeli tej wody nie przybędzie, no to też i ten plon będzie dużo, dużo mniejszy. Tutaj mamy akurat 15 hektarów. No i no nie wiem, co tu będzie następną rośliną. O, tutaj coś nawet, jakieś zwierzynka nam chodziła. No tutaj tej zwierzyny jest. Ostatnio zresztą znajomy wysyłał mi zdjęcie, że tutaj zwierzyna buszuje w pszenicy. No i tak to wygląda. No nie jest za gęsta. Gdzieś tam też długo walczyła, żeby wyjść z tej gleby, żeby ruszyć wiosną. Takie są też efekty, no ale nie wygląda to źle. Zobaczymy, jak to zweryfikuje kombajn. Jest czysta przede wszystkim, nie ma zakwaszczenia, także bardzo fajnie. Lecimy na kolejne pole, no a tutaj akurat za samochodem jest rzepak jednego też w sumie z rolników, który ogląda mój kanał, więc no i zresztą tam też, tutaj sporo z jego rzepaku. I tak myślę, co tutaj kurde następne będzie na tym polu. Może wejść w rzepak i tutaj posiać rzepak, czy też może znowu kukurydza, czy może jęczmień o zimę. Wiadomo, zboże po zbożu to tak no nie bardzo, ale kukurydza też gdzieś tam mi się wydaje, że chyba będziemy trochę zmniejszać ten areał też, może nie dużo, ale no jest to jeden kawałek, który gdzieś tam umożliwia sianie, czy to zbóż, czy rzepaku, czy czegoś innego. Po prostu to nie są jakieś totalne pechudry, także tutaj można, jest pełen wachlarz możliwości, tak? A tutaj, słuchajcie, mamy
Kolejny jęczmień zimy, tym razem Galileo. No i ten, słuchajcie, podoba mi się bardziej. Wygląda dużo lepiej. Jest równiutki, super. Bez zachwaszczenia. Tam było takie delikatne zachwaszczenie, gdzieś tam powychodziło jeszcze, ale nie na tyle znaczące, żeby gdzieś tam z tym walczyć jeszcze. No i tutaj, no gdzieś spodziewam się, że ten plon będzie wyższy. Bo fajnie to wygląda. Ale tak samo jak w tamtym przypadku, czy też pszenicy, no cały czas jeszcze potrzebna jest woda, żeby ten plon był do podciągnięcia jeszcze. No a tutaj słuchajcie, no oczywiście wszystko zweryfikuje kombajn, także tak sobie gadamy, ale i tak kombajn wszystko zweryfikuje, który jęczmień będzie lepszy. No a słuchajcie, tak wygląda kukurydza, spójrzcie, od tutaj lasku nie ma nic. No niestety zimno i w tym roku, no ona gdzieś tam chyba dopiero wschodzi, także a jak wschodzi oczywiście, no to może co trzecie ziarno, bo od tyle czasu co siedzi w ziemi, no to wiecie jak to jest. Także no, kukurydze, słuchajcie, się u nas w naszym rejonie, nie wiem jak u was, się męczą, no bo na początku wilgotno gdzieś tam w dosyć wilgotną glebę siana. Później przyszło ochłodzenie. Teraz niby parę dni upału, no jest susza tak naprawdę, nie ma wody, ale w nocy 8-7 stopni, także no, no nie są to warunki dla kukurydzy. No nie będzie to jakiś rewelacyjny, słuchajcie, rok. Na pewno wiele osób zastanawia się, jak wygląda te sorgo, które siałem, więc już jesteśmy właśnie na tym polu. Myślę, że dużo było osób niecierpliwych. No i słuchajcie, nie wszędzie wyszło tak, jak powinno, ale na pewno tak, jak powinno, wyszło tutaj i fajnie to wygląda. Prawie jakby to było zasiane w rozstawie 37,5. Prawie, oczywiście, no nie idealnie, ale nie wygląda to źle. Gorzej trochę to wygląda już na poprzeczniaku, trochę mi się tu, przyznam szczerze, walnęło. Wygląda to, no tutaj jest ok, ale tam dalej widzicie, że te rządki się schodzą, albo tutaj też się schodzą. Jeden. Jest trochę szerzej, no. Bardziej kukurydziany, można powiedzieć, że to jest rozstaw. Ale ogólnie nie jest źle, jak na pierwszy raz, takie kombinatoryki i też trochę w pośpiechu to wszystko robione. A jak te sorgo wygląda dokładnie, no to spójrzcie sami tutaj na przykład. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie różni się od kukurydzy, tak? Jak będzie wyglądać w dalszych fazach rozwojowych? Oczywiście będę pokazywał, także trzeba śledzić, to będziecie mogli zobaczyć, jak to się prezentuje.